tutaj Royal Go. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Far Cry. Ten odcinek zrobimy trochę dłuższy, bo jak widzieliście, poprzednim trwał 30 minut, a dokładnie chyba tam 29 z hakiem. Więc podejrzewam, że był troszeczkę za krótki, no ale to nie moja wina, że tak wyszło. Myślałem, że będzie trochę dłuższy, a jednak wyszło inaczej. Więc ten zrobimy troszeczkę dłuższy, tak jak mówiłem, żeby tak szybko wam się go nie oglądało. No i mam nadzieję, że trochę się będzie działo w tym odcinku. W poprzednim było trochę lepiej, więc mam nadzieję, że w tym będzie jeszcze lepiej. Od razu powiem wam, że przepraszam was za mój głos dzisiejszy, ale niestety trochę się przeziębiłem. Moje wczorajsze wyprawy, wczorajsze i przedwczorajsze, doprowadziły do tego, że gardło mnie strasznie boli. Oczywiście nie wyobrażajcie sobie za wiele. Nic dziwnego nie robiłem. No ale niestety, wyleczyć się trzeba, a znowu odcinki i widzowie nie będą czekać, tak? Nagrywać trzeba, więc nie ma wyboru. Dobra, zaczynajmy. Gdzie my mamy teraz iść? Bo się troszeczkę pogubiłem, jak mam być szczery. Zaraz zobaczymy. Sabal, what is it? I'm needed in Banupur, and Amita is focused on the outpost. So it's up to you to help with the hostages. Z tego co widzę, to chyba już było to w ostatnim odcinku. Ta rozmowa, ale nie jestem pewny. But our top priority should be the lives of those hostages. The people of Kirat depend on the Golden Path for protection. We cannot let them down. Rescue the hostages, brother. Albo i nie. Dobra, gdzieś tam dotrzyj do osady w górach. Ło, kawałek drogi mamy. Więc nie wiem, czy jest sens lecieć, czy po prostu lepiej pojechać, ale tak to byśmy sobie przecięli drogę. Będzie o wiele przyjemniej, więc polecimy. Wybaczcie za to, że tak sobie muszę czasem odchrząkiwać. No ale tak jak mówiłem, gardło mnie boli niemiłosiernie. Nie lubię, dawno nie miałem tego uczucia. Jak mam być cztery, takie ciepłe dni były. Ciepłe lato w sumie. Że już zapomniałem tak naprawdę jak wygląda ból gardła. Ale jakoś trzeba przeżyć. Nie wiem, czy widzieliście na moim fanpage'u. Ostatnio platynkę wbiłem w Lords of the Fallen. I powiem wam, że co do gry naprawdę jest w porządku. Co prawda na początku była bardzo trudna. Ale z czasem wszystko dawało radę. Więc no, myślę, że warto jest zagrać w tą grę. Aczkolwiek powiem wam, że graficznie nie powala na kolana, jak na nową generację. No ale podejrzewam, że z czasem te gry będą lepiej wyglądać. Ponieważ tak naprawdę takie początki Lords of the Fallen jakiś czas temu wyszedł już. Więc, a nie zapomnę w Drive Clubie, jak miał wyjść na samym początku, jak konsola wychodziła, jak Play 4 wyszedł. No i coś chłopakom nie wyszło, bodajże chyba rok później wyszedł. Jakoś tak. A tak czekałem na niego, czekałem i się w końcu doczekałem, ale graficznie może i dobrze wygląda, ale na pewno nie jest to żadne Gran Turismo. Zobaczymy, jak będzie Gran Turismo wyglądało. Mam nadzieję, że będzie warte kupienia, ale to się okaże. O, coś tutaj przebiegało nam. Mam nadzieję, że Gran Turismo będzie miało o wiele lepsze dźwięki niż w swoich poprzednich częściach, no bo samochodów może i jest dużo, fajnie wszystko wygląda, ale co do dźwięku samochodów, to powiem wam, że nie za ciekawie. Zresztą podejrzewam, że wiecie, bo myślę, że jest tutaj bardzo dużo graczy. Oj, nie to. Czekajcie, muszę się przyzwyczaić, jak
Już pozapominałem, jak mam być szczery, co się czym robiło, ponieważ grałem w Metal Gear Solid i tam jest troszkę inne ustawienia, ale wszystko jest do zrobienia. Dobra. Tam ktoś siedzi, nie? Oho. Czyli na szczęście nas nikt nie zauważył. Tam są jacyś wrogowie. Tutaj zakładnicy. Wypadałoby zaczaić się do niego, żeby ich nie zabili. Nie wiem, czy to jest do zrobienia, ale podejrzewam, że tak. Oj. Kamyczka sobie rzuciłem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie można tutaj położyć się, a to też jest dosyć dziwne. Trafię czy nie trafię? Udało się. O, na szczęście. Dobra, dwóch uratowanych mamy. Zobaczymy, czy uda nam się uratować kolejnych. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy ich odwiązywać, czy nie. Aha, trzeba zabić wszystkich strażników. Nie ma problemu. Na pewno to zrobimy. Tutaj jest kolejny. Nie widział nas. Na szczęście. Dobra. Ten poszedł tam. Jestem ciekaw, czy tylko tych trzech zostało. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Tutaj mamy jakieś C4, a tu kamyczek. Kamyczek jak najbardziej nam się przyda. Żeby nasi nieprzyjaciele byli zainteresowani. No, chodź, chodź, kolego. Nie bój się, tylko żebyś nie rozkminił, z której strony ja tak walę. Dobra. Nikt nie zauważył. Nie. To jest więzień, tak. Dokładnie tak. Nasz zakładnik. Znaczy w sumie ich zakładnik, nie nasz. My musimy go wybawić. Dobra. Od razu przeszukamy pomieszczenia. Podejrzewam, że na pewno coś konkretnego dla nas się znajdzie. I teraz tak. Ten idzie tu, to my akurat mamy elegancką sytuację, żeby zajść go od tyłu, po cichutku. Oho, jeszcze jeden jednak jest. Dobra. Oj, nie, nie widzisz mnie? Nie, nie, nie. Dobra. Cholera, powiem wam, że cały czas zapominam, którym te noże są. O, no to właśnie skończyliśmy zabawę. No niestety, wybaczcie mi. Nie udało mi się to. Mogłem karabin wyciągnąć i od razu ich zabić. Ale dobra. Mam nadzieję, że mi wybaczycie jakoś ten błąd. Będzie szybka akcja. Tutaj o, od razu można przeszukać wszystko. Tak się dobrze zrespiliśmy, że w dalszej grze nie będziemy musieli już tu chodzić. Chociaż kto wie, zobaczymy. Dobra, tym razem się westniemy. Tylko tak. Tu są kamienie. A tu jest nóż. Dobra. Użyjemy kotwiczki. No i jazda. Powiem wam, że jak tak się nie gra z dwa dni, jeden dzień, dwa, to później wszystko wypada z głowy. Przynajmniej mi, tak? No bo jak tutaj zagram w Lords of the Fallen, tutaj zagram Metal Gear Solid. No i co? Tutaj GTA, tu coś i właśnie tak wszystko... Wszystko się zapomina. Każda gra ma inne ustawienia, ale to kwestia przyzwyczajenia.
Myślę, że teraz będziemy cisnąć tylko Far Cry'a, żeby nie było takich sytuacji. Dobra. Tego załatwimy po cichutku. No, chyba, że tamten nas zaobserwuje, ale mam nadzieję, że nie. Zostań tam, kolego, i się nie ruszaj. A ty jego zostaw, ty bydlaczek. Dobra. Udało się. Teraz tego trzeba wybawić. Zobaczymy, jak zareaguje. Cholera, nie mam za bardzo jak podejść do niego. Ale dobra. I naokoło. Dobra. Udało się. Nikt nas nie zauważył, nie. Wtedy zauważyli ciało. Nie wiem, czy słyszeliście. Tam jeden z tych nagich fagasów coś tam wspominali, że widzą ciało. Ale lecimy dalej. Dobra, myślę, że nie wiem, czy teraz pozbierać. Teraz pozbieramy już przy okazji. Chociaż później też będziemy mieli czas, ale jak mamy po drodze, to można od razu to załatwić, nie? Dobra, tutaj jeden. Niestety ten nas będzie widział. Tylko nie wiem za bardzo, jak się tutaj zaczaić. Kolejny. Aha, to jest zakładnik. Dobra, to może zrobimy tak. Tutaj zarzucimy kamyczkiem. Myślę, że na pewno się zainteresuje. Tylko żeby wszyscy się nie zainteresowali. No wtedy będziemy mieli małego psikusa. Dobra. Teraz tutaj rzucimy. No, ciekawe co to było, nie? I chodź tu, mój drogi. Dobra. Eliminacja, 30 PD. No, a wydawało mi się, że na początku dostawaliśmy 25, chociaż nie wiem, nie chcę was oszukać, może wy pamiętacie. Aż chyba do pierwszego odcinka dzisiaj sobie zerknę. Z ciekawości, z czystej ciekawości oczywiście. Dobra. Ten nas zauważył, tylko nie wiem teraz, czy robić awanturę i wjeżdżać, czy po cichutku, ale może po cichutku to załatwimy. Cholera. Dobra, no niestety dwóch nam zabili zakładników. Moglibyśmy od nowa przejść tą misję, no ale podejrzewam, że nie ma to większego znaczenia. Oby. Ale zobaczymy. Myślę, że żadnego trofea nie ma za to, że się ocali wszystkich zakładników. A jak będzie, to będzie nieciekawie. Ponieważ tak jak mówiłem, no staram się wszystkie trofea zdobywać. Misja wypełniona. O, cóż to? Nie, łup niepotrzebny nam jest. Dobra. Przeładujemy sobie. Cóż za piękny zachód słońca. Czyżby? Nie. Słońca nie widzę. Myślę, że wy też nie widzicie, ale na broni się słoneczko pięknie odbija. Normalnie czuję się tak, jakby była zima. Nie wiem czemu, ale jakieś takie mam dziwne wrażenie. Dobra. Jedziemy. Tak, mapkę najpierw odpalimy. Usuń lub zniszcz ten plakat propagandowy i oczyść kras kłamstw pagana mina. Aha.
Jak myślicie, zobaczymy sobie to? Można zobaczyć, co tutaj ciekawego mają. Ojojoj. Coś mi się powaliło. A tam co było? Zaraz zobaczymy. Tutaj jakaś awantura z tego, co widzę. Aha. Dobra. Wydarzenie karmiczne ukończono. O, i tak dostał w łeb. Cholera. A chciałem być taki dobry. Główka. Główka. Jeszcze jedna główka. Nie, już nie tym razem. Albo mi się wydawało, albo ktoś nam granata rzucił. Umiejętności, dobra. Tylko przeszukamy ciała i pobawimy się w okienku umiejętności. Albo nie, tak, racja. Jak szliśmy tutaj, to było tutaj dwóch zaprzyjaźnionych koleżków, ale widzę, że chyba ich zabili. Albo tam się uciekli. Nie wiadomo. Dobra. Najpierw umiejętności. Patrzcie, w pierwszym odcinku dodawałem, jak dobrze pamiętam, solidna wytrzymałość, tak, a teraz go nie ma, nie wiem czemu nam nie zaliczyło, więc trzeba od nowa to zrobić, właśnie jak widziałem, że jakoś mało życia mamy. Mikstury przywracają paski zdrowia 4, a ile mamy? 3, raczej aż tak nie potrzebujemy tego. Narzędzie naprawcze. Dwukrotnie więcej liści. Może to nam się przyda. O, jazda na słoniu. To też może być ciekawe, ale zobaczymy jeszcze, co tutaj mamy. Podczas eliminacji automatycznie zbieraj łup z wroga. No i to sobie weźmiemy. Żeby później już nie chodzić i nie szukać. Oho, czyżby to... A nie, myślałem, że się zatrzymają. Myślałem, że to ci uciekinierzy. A, tam jeszcze widzę, ktoś biega. Oj. No i po co ci to było? Ja nie wiem. Jeżdżą jak szaleni, nie? Dobra. Jakiś listek sobie zbierzemy, bo mamy ich bardzo mało. No, co tu się dziwić, jak już mamy pełny plecak. Ja się nie dziwię, że mamy bardzo mało. Dobra. Z tego, co widzę, tu można kotwiczkę jakąś. Tylko cholera, trzeba zjechać na dół. Dobra. I powolutku się wspinamy. Dzisiaj piątek, więc podejrzewam, że pewnie wielu z was gdzieś się wybiera. Chociaż różnie to bywa. Piątki potrafią być zaskakujące i nie tylko piątki, ale w końcu piątek zabawy początek, tak? Jak to się mówi. Ja podejrzewam, że dzisiaj nigdzie się nie wybieram. Co najwyżej ruszam do swojej dziewczyny. Romantyczną wieczór będzie. Dobra. No i lecimy dalej. Tam diamencik jakiś jest, ale trzeba na górę się wspiąć. Damy sobie spokój. A za to sobie zjedziemy. Tylko tak. Z tego, co widzę, to nie wiem, czy można. Nie będę chyba ryzykował. Nie chciałbym stamtąd spaść. Ale nie wiem, czy tu w ogóle jakieś zejście będzie, jak mam być szczery. Tutaj kurtyczka, dobra, próbujemy, raz się żyje, nie? Jak nie przeżyjemy, to to włączymy od nowa. Ale się udało, widzicie? Na szczęście. Aha, tu coś jest.
Złoty Szlak rozpaczliwie potrzebuje zapasów. Dotrzyj do punktu zrzutu, zdobądź pakunki i odnieś je na wskazany teren, aby dać tym, którzy najbardziej ich potrzebują. Jak myślicie, robimy to? Można zrobić. Misja poboczna. Żebyście widzieli wszystko, jak to wszystko wygląda. Ciekawe, czy daleko musimy jechać. Przez wodę to raczej nie przejedziemy. Przez drzewa też chyba nie. Dobra, wracamy na drogę. O, tutaj widzę, samochodzik się rozdupczył. A jestem ciekaw, czy można tutaj naprawiać samochody, bo z tego co pamiętam, to trójce chyba. Tak, myślę, że tak, można było naprawiać, jak się popsuje. Mam jeszcze do tej pory trójkę na komputerze. Ale po co grać, jak ma się czwórkę, nie? Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Dobra. Co tutaj ciekawego? Listka na pewno zbierzemy sobie. O, plecak jest prawie pełny, jak zwykle. Jak tu żyć, nie? Zbierz dwa zielone liście, aby automatycznie wyprawić miksturę. Przytrzymaj trójkąt, aby się wyleczyć. To już wiemy. Takich newsów nie potrzebujemy. I teraz trzeba jechać dalej. Nie wiem, czy tędy dojedziemy. Dojedziemy chyba, jakoś po krzakach. Oj, wybaczcie. To przez to głupie celowanie. Aż to mnie zmyliło. Dobra. Już prawie jesteśmy. Jestem ciekaw, czy tutaj jakiś wrogowie będą na nas czekać. Ale podejrzewam, że nie. Chociaż się okaże. Może jakaś niespodzianka będzie. Strasznie opornie się jeździ z tym kładem. Nie wiem, czy to... Ja jestem taki głupi i nie potrafię jeździć. Czy naprawdę się opornie jeździ? O! To już wiem, co mnie tak atakuje. Tak, nie wiedziałem właśnie do końca, skąd te rany się biorą. Myślałem, cholera, że to jest może z drzew, nie wiem, krzaki, coś, może mnie pokuły, że aż tak realistyczna ta gra jest, ale z tego, co widzę, to zwierzaczki mnie goniły, aż mnie w końcu dogoniły. Dobra, zrobimy szybko tą misję oraz kolejną, ponieważ będziemy zbliżać się do końca. Co prawda jeszcze nie minęło 40 minut, ale trzeba się przygotować na to. Dobra. Nie ma co się ociągać. Tym bardziej, że chcę, żebyście zobaczyli jak najwięcej. Ale nie zawsze niestety to wychodzi. Tutaj plakat jest. Dobra, 250 PD. 150 plakatów aż jest, ładnie. Oho, a ja nie wiedziałem, że my czas mamy. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście. Ja nie zauważyłem na pewno, czy wcześniej był, czy dopiero teraz, ale nie wiem. Dojedziemy na pewno. Chyba, że jakiegoś psikusa będziemy mieli. Na przykład takiego. Takie szybkie 360 sam raz. O, o. 360 i daszek. Dobra. Jest git. Prawie jestem zawodowym kierowcą. Prawie oczywiście, prawie robi wielką różnicę. Nie wiem, czy tutaj uda nam się wbić. Żeby nie było. Dobra, udało się jakoś. I co teraz? A, bo to trzeba na dół zejść, a ja oczywiście jak głupi wszedłem na górę. Do tego jakiś dzikusy jeszcze. No nie zdążymy. Zdążymy. Zaczęliśmy za bardzo chyba się wygłupiać. No, jeszcze. Dobra, trzeba się wyleczyć. Do tego jeszcze mamy nieprzyjacielów. I amunicji nie ma. O, padniemy czy nie? No i padliśmy. Niestety nie udało się.
Ale podejrzewam, że misja poboczna zaliczona. No to co, już drugi raz w tym odcinku upadliśmy. Jest, z tego co pamiętam, to chyba w tej grze jeszcze nie padałem, chociaż nie wiem. Nie jestem pewny w 100%. Ale dobra. Lecimy do strażnicy, zobaczyć co się ciekawego dzieje. I pewnie znowu jakaś awantura jest. Myślicie, że jak zeskoczymy, to przeżyjemy? Dobra. Na hardcora. Bum, patrzcie, stalowy łeb mam. To jest dopiero twardzie. Normalnie twardszego nie widziałem nigdy. Dobra. Wrogie strażnicy można łatwo rozpoznać po unoszących się nad nimi słupach czerwonego dymu, widocznych w świecie gry. Premię za PD dostaniemy, gdy nie włączymy alarmu. I każda wyzwolona dzwonnica będzie naszą kryjówką. A to ciekawe. I patrzcie, widzicie? Słonik jest. Teraz tak to już można byłoby pojeździć na nim. Ale dobra. Co jest? Nie mogę włączyć mojego aparaciku. Mogę. Już myślałem, że nie mogę. Ale dobra. Działa. Myślę, że to będzie trudne przekraść się do nich, zabić wszystkich i zrobić tak, żeby nikt się nie ogarnął, że nas tutaj nie ma, tak jakby. No dobra, warto spróbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właśnie nie wiem, czy lepiej zrobić rozróbę. Czy może... Cholera, tu ktoś strzela. A, tu do góry chyba im odbija. Z tego co wiem, to można było go klepnąć w dupkę kiedyś. Albo mi się wydawało, żeby biegł. No ale dobra. Tam jest alarm. Jakoś trzeba się tutaj przekraść. Oho. Zauważą mnie? Nie. Tu kolejny. Dawaj, słoniku, leć. Cholera, na co czekasz? Dobra, jedziemy. No i wjechał słonik. Jest, ale. Już włączyli. Nie, nie to. Oj, ten słonik to rzeczywiście się zdenerwował. Mam nadzieję, że nas nie zabije. Tam ci uciekałem? Dobra. Udało się jakoś. Bez większych problemów. Ten jest akurat przyjazny. O, 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 o. No i dobra. Wyzwolono strażnicę. Nie było to wcale trudne, jak mam być szczery. Tym bardziej, że nasz kumpel słonik nam pomógł. Albo kumpela, nie wiem, nie zaglądałem. First the hostages, then the outpost. You're not much of a listener, Ajay, but I have to admit, you've done a good job today. Thanks. It just felt like the right thing to do. Your mother would be proud. You want to reach, what is it, Lakshmana? Getting there won't be easy. We lost the north to Pagan men years ago, and we're struggling here in the south. I promised my mom I'd bring her ashes there. It was her dying wish. Think about it, Ajay. Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Girat. The son of Mohan Gale returning to the war-torn land of his birth. Ishwari was a smart woman. You being here and helping our cause is no accident. Stand with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her Na ashes pewno. In Lakshmana, To życzenie spełnimy. Coś mi się wydaje, że coś ich będzie łączyło z czasem. Did
Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just think about it, Ajay. Trzeba spiąć dupkę i dokończyć to, co zaczęli nasi rodzice. Dobra, akt pierwszy zakończyliśmy. Ciekawe, ile jest aktów. Tak mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, jak długo będzie trwała gra. No dobra. Odblokowano tryb współpracy, aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Hurka. Szukaj w okolicy ikony H. Możesz również nacisnąć panel, aby przenieść się do menu taktyki. Dobra. Oczywiście, jeżeli jest jakiś chętny do współpracy ze mną, by sobie troszkę popykać i poprzechodzić Far Cry'a, to śmiało piszcie mi, dajcie mi znać, a ja na pewno się zgodzę. To sama przyjemność po mojej stronie jest. Lubię sobie z kimś grać. Zawsze raźniej jest, tak? I pogadać, i pograć. Więc jeżeli chcecie razem popykać, to śmiało piszcie do mnie. A na pewno pogramy. Dobra. Gdzie by tutaj lecieć? Przydałby się jakiś handlarz, ale tutaj mamy kryjówkę, więc... Aha, tu nie możemy wejść. To dziwne, ale tu będziemy mogli. Czyżby to nasz pokoik był? Chyba tak. Jakąś książeczkę zabraliśmy. Dobra. Pohandlujemy troszeczkę. To jakieś nowe bronie nam powpadały. Oczywiście amunicję trzeba kupić. I troszkę posprzedawać rzeczy. Liście sobie zostawimy. Skóry również. I oczywiście jedzenie w puszce. Jakieś pierdoły. Takich rzeczy nie potrzebujemy. Zestaw ryżowy. Kulka opium. Mydło. Ciekawe, po co nam to jest? Dobrze. Wszystko już sprzedaliśmy. I teraz zobaczymy, czy można coś ciekawego kupić. Kamizelka kuloodporna. Żeton z klubu do wynajęcia. Broń poboczna. To mamy, ale widzę, że nadal nie możemy zmodyfikować jej. Uzbrojenie. No, tutaj już są jakieś dodatki. Ciekawe. Dobra, ile mamy pieniążków? 394 tysiące, to możemy kupić. Żaden problem. Kupujemy, tak. I od razu weźmiemy i sobie troszkę zmodyfikujemy ją. No bo nie. Na tą sobie wstawię. A, na tą nie można. To tutaj zakałaszka. I tak, wybierz lunety. Kupujemy. Magazynek też kupujemy, powiększony. I jakieś malowanie sobie zrobimy. Tylko jakie będzie fajne. Wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej interesujące. Dobra, aż 80 tysięcy. Dobra. No i to chyba koniec. Tutaj mamy jakieś wyjątkowe bronie. Aha, i szturmowiec zablokowany, ale kosztuje 290 tysięcy. Już nas nie stać niestety. Mapy. Przedmioty południowego kratu. Z tego co widzę, to chyba te mapy trzeba kupować. Tak, aktualizuję mapę nanoszącą na nią położenie przedmiotów kolekcjonerskich w południowym kracie. Dobra, może jakąś mapę sobie kupimy. Mamy jeszcze trochę pieniędzy, więc dwie nam na razie wystarczą. Tak mi się wydaje. No i lecimy. Jeszcze amunicję na pewno uzupełnimy sobie.
Dobra, i co tu jest konkretnego? Ta pani coś ma nam chyba do powiedzenia. Dobrze, zrobimy to. Dzisiaj skupiamy się bardziej na misjach pobocznych, chociaż była również misja fabularna. A w kolejnym odcinku zajmiemy się tylko fabułą. Więc nie martwcie się, na pewno na wszystko przyjdzie czas. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś życzenia, chcielibyście coś konkretnego zobaczyć, albo coś w tym stylu, to już śmiało piszcie. A ja wtedy przeczytam i zrobimy tak, żebyście byli zadowoleni. O, widzicie, Radyjko sobie gra. Jakieś. Tutaj ktoś sobie przechodził. Dobra, tędy dojedziemy? Dojedziemy, na pewno. Za szybko te samochody niestety nie jeżdżą. Ale damy radę jakoś. Dobrze, że paliwko się nie kończy. Chyba, że się kończy, a ja o tym nie wiem. Ale podejrzewam, że raczej aż tak dopracowana ta gra to nie jest. Dobra. Tutaj sobie przetniemy. No i co? Czas przygotować się chyba na rozróbę. Tak, ocal co najmniej dwóch zakładników. Ale żaden problem. Teraz z taką bronią. Co to dla nas? Chyba. Zobaczymy, bo w sumie wtedy też miało być co to dla nas. No i tak właśnie skończyliśmy. Oho. Myślicie, że to ich obstawa? Mam nadzieję, że nie. A ciebie zabiję zaraz. Chodź tu. Dobra, nie udało nam się. Za wolni jesteśmy. Grubszy od nas, a cholera szybszy. Dobra, jak na razie widzę, jak mam być szczery, dwóch zakładników. A gdzie jest reszta? Tu chyba coś jest, tak, dokładnie tak. Tylko podejrzewam, że jeszcze jeden nas gdzieś może zaskoczyć. A nie chciałbym tego, jak mam być szczery. Postaramy się wszystkich uratować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Twardy jest to. Cholera. Jak się ma zakładnika, to kurde twardy jest każdy. A jak przychodzi co do czego, to właśnie dostał kosę. Dobra. Niedobrze się zachował. Takich trzeba gnębić, nie? Bidolki. Ale Royal przyleciał im na pomoc. Nie ma mocnych teraz. Ten nie wyjrzy? Nie. Dobrze. No i co? Wychodzi na to, że chyba jeszcze... Albo mi się wydaje, albo jeszcze jeden zakładnik tylko został do uratowania, ale nam pokazuje czterech. Tylko, że jeden chyba nie żyje, a nie, ulucza się. Dobrze, to tego szybciutko załatwimy, bezproblemowo. No i co? Tutaj jeszcze jest też kolego. Ty gnoju. Dobra, to akurat postrzelamy. O, powiem wam, że ta broń chyba naprawdę robi robotę. I to ogromną. Dobra. Pozbieramy wszystko. Tak jak należy. Mam nadzieję, że nie będzie was denerwowało za bardzo to moje krząkanie takie. Bo tak jak mówiłem, no naprawdę gardło nie daje mi spokoju. No ale cóż ja mogę zrobić? O, a jak mam być szczery, to chyba tamtych zakładników nie rozwiązaliśmy. Nie wiem teraz.
Mam problemy z pamięcią. Ciężko jej zapamiętać, ale jak mam być szczery, to naprawdę. Moja pamięć czasem potrafi zawodzić. Jestem w stanie położyć coś i zaraz nie pamiętać gdzie. No ale żyje się dalej, nie? Jeszcze gdzieś jeden zakładnik jest tutaj. I plakat od razu zbierzemy. Będę miał co w pokoju sobie układać. Dobra. Nie, za taką broń się nie zamieniamy. Gdzie? Panie. Dobrze. No i co? Jakoś nam się udało załatwić to. Lecimy dalej. Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest to H, o którym wcześniej była mowa. Zobaczymy, ile mamy metrów. Dobra. Może, a cóż to są za znaczki? Dom stary i... Aha. Dobra, to my się przeniesiemy od razu. Szybka podróż. No i... Będziemy kończyć teraz ten odcinek. Czas nam się już kończy. Więc zapraszam was do oglądania, do subskrypcji. No i co, jeżeli wam się podobało, to łapka w górę, żebym widział, że jesteście zainteresowani moim kanałem i tą serią. Oczywiście, tu widzę jakieś minus 50, nie wiem co to było, jak mam być 4. Ale to chyba się okaże już w kolejnym odcinku. Dobra, w takim razie czekajcie na następny odcinek, oglądajcie ten odcinek i miłej zabawy wam życzę. Do zobaczyska, siemano.